Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3. No oczywiście jak zwykle z modyfikacją content mod i quest pack 4.2. Zaraz. I porozmawiamy z Dominikiem. Nie, nie mów, że udało ci się prześliznąć obok orków. Co? Ja tylko wygląd. Zgłosisz się w ciągu 3 dni do Marika, przywódcy najemników w Monterze, albo będziesz miał kłopoty, jasne? Dobra. Za ciężki. Dobra, dobra. Dobra, sprzedajmy może jakieś rzeczy, które mam jeszcze niepotrzebne, chyba tylko tyle mam. Dobra. Jak mogę się dostać do Montery? Jeśli udasz się ścieżką na północ, dotrzesz tam szybciej, ale na pewno lepsza jest ścieżka na zachód. To dłuższa droga, ale mniej niebezpieczna. Rozumiem. Aha, tylko tyle mam ze sobą porozmawiać. No trochę mało, szczerze mówiąc. Wow. Wow. Święto, 132 FPS-y? No... Ja cię kręcę. Odwrócę się w tą stronę. 100 FPS-ów, odwrócę się w tą stronę. 118 w tą. Tak samo w tą. 120, dobra. Dobra, mniejsza z tym, już z tymi FPS-ami, co nie. Dobrze, pozbierajmy kamienny korzeń na jedną misję. Zaraz wam powiem na jaką, bo będziemy mieli po drodze druidów. Tak jest, druidzi. Kurde. No kurde, co to w ogóle było? What the fuck? Pięknie, za pierwszym razem, wow. Dobra. Tych kamiennych korzeni powinno być... Znaczy powinno być. Mam nazbierać chyba z 10 albo z 12. W tej chwili już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ale pozbieramy spokojnie. Dobra, przepłyńmy na drugą stronę, co nie? Dobra, tu mamy, o, 3 nawet. Wow, fajnie. Oho, kolejny topielec. O kurde, nie. Pięknie. Ledwo bym dead, kurde. Oczywiście 4. Życia sobie zwiększyć, znaczy no, zwiększyć, chociaż trosiunie. Co? Zarzewiały, tak było tam, dobra. Ojoj. Okej, okay, tutaj jeszcze coś tu jest z atakowania? Nie, dobra, fajnie. Tam chyba coś jest, co nie? Czy nie ma żadnych potworków? Nie ma. No dobra. Kurde, zaczyna mulić, niestety. No ale cóż, Lecimy. Zbierać dalej, co nie, te kamienne korzenie. Tutaj jeszcze mamy... O, tu mamy 4. Fajnie. Fajnie. Dobra, ile mamy tego już? Znaczy nie, sorry, pomyliłem się jednak. Trzeba ich znaleźć. Podajże 20. 20, to jeszcze tam 4 były. 20 jednak ich powinno być, albo... Powiem wam szczerze, że już nie pamiętam, wiecie? Ile tych korzeni ma być. Dobra, tutaj powinno być... Tutaj powinny być jeszcze chyba za 4. Znaczy tutaj są, o mam. Znaczy tutaj jest. Dobra, 17. 18. A właśnie, wspomniałem przecież. Tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, że... Miałem wam pokazać jeden soundtrack, co nie z gry i zapomniałem totalnie. Przygotuję pod koniec odcinka tego, znaczy po, no... Pięknie. Dziki krwopijca, a nie dzika krwopijca? Powinno być? Ej no. Powinno być chyba dzika, a nie dziki, ale dobra. Nie będę poprawiał, co nie? Pięknie, nie zadźgała mnie, co nie zadźgała i dobrze. Czy nie zaatakowała, wiecie o co mi chodzi. Bo bym ją wytrzymało już od dupy, co nie.
Ale cóż. To dobrze, że nie zaatakowała chociaż. O, tam zając. Tutaj podajże dzik będzie, no. O, co on tak blisko, wow. Trochę niefajnie. Bo dzik jest blisko. Wow. Pięknie. Pięknie. Oberwał. Dobra, co my tu mamy? Korzenie lecznicze, fajnie. Dobra, coś przeoczyłem? Chyba nie. A jak coś przeoczyłem, to tam... Przecież nic się nie stanie, co nie? Przecież będziemy wracać tutaj jeszcze raz, przecież to samo drogo. Przecież musimy do Dominika, co nie, zgłosić. Znaczy, najpierw trzeba się zgłosić do Marika, co nie, a później trzeba, wiecie, powiedzieć mu, Dominikowi, co nie, że... No wiecie, zgłosiliśmy się do Marika, co nie? Tam wiecie, wy... O kurde, no... Pięknie. Okej, pięknie. Co my tu mamy tak przede wszystkim? Tak, tak, ziołomany, dobra, fajnie. Nic nie ma? Nic nie ma. O, kufer, fajnie. Coś ciekawego? Nic za nic? No dobra, to idziemy stąd sobie. A tam druga jest przecież jeszcze ta jaskinia. O, tam dzik jest. O, dwóch dzików nawet jest tam. No ty... Pięknie. Znaczy tu jeszcze jedna jaskinia będzie, tylko nie wiem czy to był przypadkiem cieniostwór. Ale nie ma, dobra, okej, fajnie. Za ciężkie. Kurde, za ciężkie, no ludzie, bez przesady. Znaczy tam chyba jest cieniostwór. Tak, bo tu chyba jeszcze jedna jest jaskinia podajże, ale nie jestem pewny teraz. O, tu dużo jest, powiem wam, tych potworków w tym miejscu. O, i mamy prawie tych druidów, co nie? Znaczy tutaj powinien być... A, rozpruwacz, sorry, rozpruwacz. Tu jeszcze gorsze jest. Jeszcze trudniejszy potwór. No ale cóż, damy radę, my z każdym potworkiem damy radę, co nie, tylko trzeba mieć, wiecie, lepsze staty. A dobra, już mamy ponad, no mamy, powiem wam, że już trochę tych zdolności mamy, nawet. Fajnie. Dobra, idziemy, co nie, tylko najpierw sobie tak zrobimy. Zjedzmy trochę sobie tego mięska. Znaczy, pieczeni, sorry, pieczeni. Dobra. Pięknie, fajnie. Ale fajne, kurde, nizinny goniec. Wow. Za ciężkie. Co, za ciężkie, serio? Czego chcesz? A ja nic nie chcę od ciebie. Na pewno masz jeszcze zostaw wiele mnie do w spokoju. Ostrożny, Za ciężkie. Wow, serio za ciężkie? Na was? Rozmawiając z Porganem, lepiej... Za ciężkie. No. Nie zrobię tego, dopóki... Skąd mam wiedzieć? No, nie laguj się. No. Kim jesteś? Jestem gońcem leśnym i instruktorem sztuk walki. Nazywam się Arakos. Jestem osobistym strażnikiem druida Porgana. Więc lepiej uważaj, jasne? Pamiętam, że tu kiedyś był błąd. Nazywał się chyba Arkos. Nie, powiem wam, że był błąd. Pamiętam jeszcze, pamiętam jak kiedyś grałem. To nie był błąd przy tej nazwie. Ale widzę, że poprawili go w tej modyfikacji i dobrze, powiem wam. Co to za miejsce? To miejsce, ta dolina była kiedyś największą wsią gońców leśnych z Myrtany. Ludzie nadciągali zewsząd, aby nasz druid Porgan położył na nich swoje uzdrawiające dłonie. Co tu się stało? Orkowie zniszczyli naszą wioskę i zagrabili wszystko, co tylko zdołali. Jestem jednym z niewielu, którzy przeżyli po... Przeklęci niech będą wszyscy, którzy sieją zniszczenie przy pomocy roślin i stworzeń Adanosa. To... My, gońcy, jesteśmy spokojnym ludem. Naszym zadaniem jest służyć druidom i chronić ich. Ale ci przeklęci orkowie przyszli tu z wyciągniętymi mieczami. Odbieramy tylko to, co nam się należy. Nic więcej, nic mniej. Rozumiem. Gdzie są orkowie, którzy to zrobili? Powrócili do wielkich miast Myrt. Zostawili tylko niewielki patrol na północy, żeby nas obserwował. Zajmijmy się tym patrolem orków.
O niczym innym nie marzę, ale nie wiem, czy jesteśmy Nie bój się. No dobrze. Wygląda na to, że wiesz, o czym... Jestem gotów. Dobra, chodź. A mogę sobie porozmawiać? Niech. No dobra, to później sobie pogadam. Dobra, lecimy z Sarakosem do tego miejsca. Dobra, sobie weźmiemy oczywiście sztab królewski. Tam dalej nie będę wchodził, ale tu coś mamy ciekawego, może. Ale nie, nic nie ma ciekawego. O, Dragrot, o, widzę, że siły nam powiększy trochę, fajnie. Tam chyba nic nie ma, co nie, nic nie ma. Dobra, lecimy, bo nie ma czasu. Znaczy nie ma, no, nie będzie przecież na nas czekał, co nie, ten... jak on? Arakos, co nie? Dobra, Dragrot. O, maksymalne ośmany, fajnie. Gdzie jest Dragrot? Tutaj, siła plus 1, pewnie, że tak. 116, pięknie. Tych Dragrotów, powiem wam, będzie... W ogóle w tym świecie Gotika Trójce, no co nie, w Gotiku Trójce będzie mało tych roślinek takich. Wiecie, oni wszędzie, co nie... Aha, okej. No tylko się nie laguj się. Kurde. Sam się... To załatwi sprawę. Nic mu nie odjął praktycznie, ja pierdzielę. No nieźle, powiem wam. Zapiszemy grę oczywiście. Coś mi tu za głośno muzyka znowu jest. Albo ogólna głośność. O tak, niech będzie. Dobra. Niech będzie. Kurde, przy Wiedźminie powiem... Wszędzie jest 100%, co nie? A tutaj musi być, kurde, trochę mniej. Dziwne. Trochę dziwne to, ale cóż. Ta będziesz krwawić i co jeszcze powiesz mi? Dobrze. Co ty robisz, orku? Jaki gdzieś głupi. Widzieliście to? Jak to wyglądało? Dobra, znaczy przeszukajmy ich, co nie? Ten pewnie ma to... Ten kamień druidów, tak, zniszczony kamień druidów, tak jest, to jest to. Dobra, porozmawiajmy z nim. Orkowie to stworzenia Adanosa, podobnie jak ty i ja. Powinniśmy się nawzajem szanować, a nie występować przeciwko sobie. No tak, przecież. Patrol orków należy już do przeszłości. Dziękuję za pomoc, nieznajomy. Proszę, weź to. Niechaj światło Adanosa oświetli moglibyśmy też trochę... No właśnie, co ty możesz mnie nauczyć? Nie jesteś na to... Aha, nie jesteś, nie... dobra. Dobra. Wiecie co, mi drodzy? Jeszcze jedna taka informacja co do tych soundtracków, co nie z gry. Zrobimy tak. Najlepsze soundtracki pokażę wam, jeżeli nie zapomnę, co nie. W ostatnim odcinku z Gotika. O, tak się omówmy. W ostatnim odcinku. Zrobimy tak, co nie, bo w środku gry... Znaczy w środku, co ja gadam, środek. To praktycznie, znaczy środek, nie ma jeszcze środka gry, co nie. Dopiero jest początek praktycznie, co nie, czwarte miasto przechodzimy dopiero. Znaczy może przejdzie, znaczy zaczniemy może, ale nie wiem. Trudno powiedzieć, co nie. Ja sobie pod koniec tych odcinków, znaczy pod koniec gry, co nie, pokażę wam te soundtracki najlepsze, co nie z gry. Ale zobaczymy jeszcze, jeżeli nie zapomnę. To chyba ty tu dowodzisz. Żadnym władcą nie jestem. Moje dzieci, gońcy leśni, towarzyszą mi z własnej, nieprzymuszonej woli. Wędrowcze, jestem obrońcą stworzeń. Czerpiemy... Jaka istota jest źródłem twej mocy? Mój kamień druidów posiada moc dzika. Niestety... Ukradli go orkowie. Ale ja mam już to, wiesz o tym. Bardzo niepokoi mnie świadomość, że...
Znalazłem twój kamień druidów. Dziękuję ci, wędrowcze. Widzę jednak, że jest blady i pozbawiony mocy, jeśli ma odzyskać swą dar... Może... Owszem, zwróciłeś mi kamień, wędrowcze. Jeśli pomożesz mi go ponownie naładować, podzielę się z tobą mocą. Pewnie, że pomogę ci. Przekaż mi... Nie. Pomogę ci w poszukiwaniu. Dobrze. Potrzebuję 20 kamieni. Aha, to mam tyle. Rosną wyłącznie, znajdziesz... Tu mam nawet chyba ich więcej, tak mi się wydaje, co nie? 23, o! To jeszcze 3 zostanie. O! Odszukaj. Wow! Aha, dobra, to ja wiem, gdzie to jest, tak mniej więcej. Dobra robota, Wend. W zamian za twoją pomoc weź mój kamień druidów. Dobra, nie, tego na razie nie chcę. Za ciężkie. No pewnie, że to za ciężkie, pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Dobra, prześpijmy się do rana. Znaczy no, do rana. Dobra, mamy kolejną misję poboczną, postaram się ją zrobić. Znaczy, dopiero jesteśmy, wiecie... Dopiero jesteśmy w montaże, co nie? On powiedział, że... Aha, przyłęczo... Dobra, to wiem, gdzie to jest. Dobra, fajnie, to będzie taka misja jedna. Też w Silden. Znaczy tu jest Sildy, no taki łuk, co nie? Dobra, co słychać o Masonach? Zgłosię do przywódcy orkowych najemników. Dobra, lecimy do Montery oczywiście teraz. O, dzięki. Dobra, ale mi to niepotrzebne jest za bardzo, co nie? Te... Te miksturki są niepotrzebne przecież mi. No ale cóż, jak dał, to dał, co nie, trzeba przecież wziąć od dobrych ludzi, co nie, takich jak te gońce leśne. Dobra, te gońce leśne to są w porządku ludzie, bardzo dobrzy ludzie. Bardzo. Wilk, dobra. Spadam stąd. A tu dzik zabity, co nie? Tak jest. No dobra, lecimy do Montery. Aha, i tam będzie jeszcze jedna misja. Misja w Cape Dunie, której jeszcze nie zacząłem, ale dopiero jak będziemy eksplorować pewnie dopiero te miejsca, wiecie, te orków będziemy wybijać, co nie. Ale dopiero za jakiś czas, co nie. Na razie nie planuję, wiecie, robić rozruby, co nie? Wolę sobie porobić misję. Dobra. O, widzę, że ścierwojad po drodze. No, po drodze jest, zabijemy go oczywiście. A czemu by nie? Chodź już, ścierwojadzie. Chodź. Pięknie. O nie, dzik, nie, tylko nie dzik. Pięknie. Słabe, co te? O nie, dwa dziki? O nie, nie, nie. Chodź tu. Chodź, drugi ty też. Dobra, fajnie. Jaka fajna muzyka, taka kurde. Taka, można powiedzieć. Tak, o, dzik. Zły dzik. Głupi dzik. O, coś mamy, jakąś złotą szkatułę. Mamy coś tutaj jeszcze, czy nie mamy nic? Aha, tu są buntownicy, ta... Jak on się nazywa? Otis. Zakrót.
Ale co mam zanieść mu? Co masz? I tak można... Powinieneś traktować nas z większym... O, dzięki za sztuki złota. Fajnie. 29 sztuk złota? Wow, to jest nawet dużo, powiem wam szczerze. A ile mam razem w ogóle już? 5... O, prawie 6 tysięcy. Fajnie. Dobra, mamy dwie bronie do sprzedania. Dwa łuki. Znaczy jeden łuk, sorry. Oczywiście, że strzały zostawiamy sobie, co nie. Co mamy tyle już? A nie, to są bełty, sorry, bełty. A bełty mi chyba nie są potrzebne, bo ja i tak przecież... Jeszcze chyba nie mam nauczonej kuszy. Czy mam? Zaraz. Chwilę, bo... Szczerze mówiąc, pogubiłem się już. Łuk. Myśliwy. Nie mam. Nie mam, ciężka kusza. Dobra, fajnie. Ale nie wiem, czy to będzie w ogóle potrzebne. Szczerze mówiąc. Zobaczymy w swoim czasie, co nie. Bo tych bełtów ile mamy? 204. Wow. A ile one dostają? Obrażenia od pocisków 5. A strzały? 5 też. To fajnie. No dobra. Wchodzimy do kolejnego miasta. Silny górski orki. Nie chcemy tu awansować. Brutalny wojownik. Przeczytałem brudny wojownik. Co się stanęło tam? Asasyn. Asasyn przyszedł. A nie, to jest jakiś... Pomogę wam trochę. Jak? Dobrze. Nie chciałem dostawać doświadczenia, bo i tak bym przecież nie miał kolejnego poziomu. Do kolejnego poziomu trochę jest jeszcze, co nie? Do wbicia. Ale tych orków? Tu jeszcze ork. Właśnie tak. Dobra, zaatakujmy ich tak. No i elegancko. Tak ma być. Znaczy nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, ale... No wiecie, jak zaatakowali, to z nich... O, jak dostał, pięknie. Gdzie jego broń? Tutaj. Ojoj. Ile tych orków jeszcze? Ja cię kręcę. Walnij go, no. No ja już schowałem broń. Nie zawracaj mi głowy. Dlaczego? No tu jeszcze... widzę, że da tutaj ork jeden, no ale... tu jednej misji już nie wykonam. No niestety, nie wykonam już jednej misji. Lipa. Szczerze mówiąc, lipa jest. Poczekajcie, gdzie zapisałem grę? Tutaj dopiero. Kurde. Nie fajnie. Dobra, mam nadzieję, że jakoś nie... Może jakoś przeoczę tą misję, ale na razie nie będę nic mówił, co nie. Na razie oddajmy... O, tu jakieś mamy bełty. Bełty mi nie są potrzebne za bardzo, szczerze mówiąc. Dobra, mamy tego tutaj, tego Bazira, co nie? Dobra, chodź, porozmawiam z tobą. Zamierzasz? Nie. Chyba nie podróżować. Ci cholerni buntownicy zastawili pułapkę tuż obok miasta. I sam. A co tam miałeś? Kosztowności, artefakty i biżuterię. Co za porażka. Gdybym chociaż odzyskał moją starą, złotą szkatułkę. Ma dla mnie ogrom. Proszę. Oto twoja złota szkatuła. Leżała na drodze na zachód. Ty skurczysyn. Hojnie cię za to. 1000 sztuk? Wow. No dzięki ziomuś, dzięki. Kurde. Będę o tobie pamiętał.
Serio. Prawie mamy już 8000. Wow, nieźle. Powiedz mi co. I przysięgam ci. Ale teraz przep. Poza tym, że ork na wól już samo to. Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Podczas gdy... Mój blady przyjacielu. Albo inaczej. Ty mnie okra... Jeśli... Co? Lista handlowa? O co kaman, stolisto? Tak szczerze mówiąc. Zakoczone interesy. Ford. Dobra, Tchorek ukradł mi projekt zbroi. Widział, że handluje. Dobre. Dobra, mnie to niepotrzebne za bardzo, przecież ta lista handlowa, co nie? Przecież. Dobra, po kolei idziemy. Tutaj nic nie ma, nie, nawet nie będę tutaj nic kradł, co nie? Nie, nie, nie. Co tu robię? Odpoczywam sobie. I tak, ale chyba... Aha, tu już moja chata jest, co nie? Dobra. To dobrze. O, kamień, o, widzicie? Mamy kolejny teleport, co nie, do Montery, tak? Dobra, zgłoś się do przywódcy. Dobra, lecimy do tego przywódcy, co nie? Nie ma czasu, co nie? Tam tylko 3 dni tam zostało, podajże. Zgubiłeś się? Nazywam się Marik. Jestem przywódcą i trenerem najemników w Monterze. Jeśli be... Dobra, wiem. Kazał mi się do ciebie zgłosić dość niesympatyczny najemnik, niejaki Domenik. A tak. Kazał ci tu przyjść? Aha. No i przyszedłeś. O właśnie. Masz dla mnie coś do roboty? Tu w Monterze, ale dla ciebie... Prawie nikt cię tu... To znaczy? Mogę cię wykorzystać przeciwko mojemu, a oni się nie zorientują. Daj, właściwie to chyba nie masz. Dobrze, będę dla ciebie pracować. Mądrzec. Dobrze, na czym dokładnie ma polegać moje zadanie? Ostatnio w Monterze i na kradzieży zbyt wszystko śmierdzi buntownikami i zdradą. Chcę, żebyś sprawdził, kto z moich ludzi jest gotowy, a kto nie. Oprócz złota będę w swojej chacie, przy zachodnim... Dobra, ale zaraz. Co z chat? Mówisz o tej starej... Stoi pusta od niepa... Dobra, ale... Nie wiem, czy mam iść do tego... jak to? Do tego głupiego Dominika znowu, bo nie wiem. Dobra, pogadajmy z nim. Zakładam, że strażnicy. O nie. Orkowie... Jak? Jeśli chcesz, żeby... Tylko wtedy będziesz mógł... Wiesz coś na temat Xardasa? To geniusz. Cieszę się, że nie jest moim wrogiem. A chcesz, żeby był? Chyba lubisz Xardasa. To chyba trochę... Ale podoba mi się pomysł ostatecznego Xardas odgrywa tu kluczową rolę. Ma wielkie plany względem orków. Jakoś mnie to nie uspokaja. Twoja sprawa. Gdzie? Nie wiem. Ponoć tylko szamani orków. Z tego co wiem, najważniejsi szamani orków przebywają w Geldep, ale nie jestem. Dobra. Co tu ciekawego jest? Tutaj trochę więcej już tych sonie rzeczy jest. Ciężkie. Dobra, nie wiem, czy mam iść kurde do tego Dominika, czy jak? Powiem wam szczerze, że ja już nie wiem. Nie wiem. Dobra, zapiszmy sobie grę oczywiście na nowym slocie.
Okej, albo wiecie co zrobimy? Zrobimy. Pójdziemy do tego Dominika w kolejnym odcinku. I oczywiście widzimy w kolejnym odcinku. Cześć.